Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie: biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża: poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona. Biada wam, uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go podchwycić na jakimś słowie. Dziś trzecia i ostatnia odsłona dysputy Jezusa z faryzeuszami w domu jednego z nich. Jezus nie obawia się konsekwencji, jakie niechybnie spadną na niego z powodu słów, które wypowiada wobec faryzeuszów i uczonych w piśmie. Ostatnio powiedzieliśmy sobie, że są to słowa mało dyplomatyczne. Dziś zapytajmy siebie, jak często w moim życiu zdarza się, że staram się dobierać i używać takich słów, aby nikogo nie urazić, ale przy tym mówię nieprawdę. Czy zdaję sobie sprawę, że lepiej stracić sympatię i uznanie u ludzi, aby pozostać wierny prawdzie? Czy bardziej cenię prawdę i doprowadzenie do niej tych, którzy błądzą, niż uznanie i poklas ludzi? Nie bójmy się odrzucenia przez ludzi. Bójmy się raczej wiecznego potępienia przez Boga. Te ostre słowa Jezusa przyniosły dwojaki efekt. Zaprowadziły Go na Golgotę, ale także uratowały życie kilku, może nawet kilkunastu faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy dokonali refleksji nad swoim życiem i nawrócili się. Jaka jest moja reakcja na słowa dobrej nowiny? Czy zawsze przyjmuję Słowo Boże z otwartym sercem i umysłem? Czy może czasami wewnętrznie buntuję się przeciwko słowom Jezusa? Słowo Boże czasem musi zaboleć. Jest ono bowiem jak miecz lub chirurgiczny skalpel. Czasem trzeba zrobić nacięcie w duszy, aby wypłynęła ropa, która zatruwa naszą duszę. Dziękujmy Jezusowi za Jego słowa, czasem tak ostre i nieprzyjemne, ale jak ważne i cenne dla nas. Słowa, które nas oczyszczają i uświęcają. Bądźmy zawsze otwarci na Chrystusową naukę i poddajmy własne życie Jego Słowu.